everything. Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kozak i zapraszam was na kolejny odcinek serii Gry Margone. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie questy eventowe i chciałem wam powiedzieć, że już questa rozpocząłem niestety, bo pogadałem z tym ziomem w koszarach. No i aktywowało mi questa i teleportowało mnie tutaj, jeszcze miałem tam ze 3 dialogi, więc tutaj będziemy kontynuować sobie w taki sposób. On znajduje się w Huzal, ten ziomek w koszarach, poprzedni quest był z nim związany, więc tutaj sobie będziemy tak kontynuować niestety, bo na innych postaciach nie mam jeszcze tych questów zrobionych. Dobra, mamy tu ogólnie, jak się ruszymy, mamy tu od razu automatyczny dialog, więc tutaj sobie rozmawiamy. Okej, i teraz co dalej? To jest pytanie, bo nie wiem w sumie co tu będzie w tym questie. Dobra, ogólnie mamy zamknięte drzwi, więc raczej tutaj będziemy szukać. Okej, coś się dzieje. Dobra, mamy ogólnie tutaj do zamkniętych drzwi podejść, automatyczny dialog się już nam pojawia. Musicie mi wybaczyć, że nie pokazałem jak biorę tego questa, no ale nie wiedziałem, że od niego mogę wziąć. Podeszłem, klikłem, no i sam mi się aktywował. Dobra. Okej, czyli mamy się ogólnie do tunelu. Z nim chyba raczej już nie musimy gadać, lecimy w takim razie do tunelu. No niestety tutaj właśnie taka sytuacja mi wyszła, że aktywowałem tego questa przez przypadek. Jesteśmy w tunelu tutaj, okej. Odnalezienie czego? Drogi. Czyli ogólnie musimy iść chyba właśnie ciasne przejście. No to od razu jakiś pająk tutaj. Dialog automatyczny, spoko. I lecimy w takim razie. Quest dość spoko się wydaje, no zobaczymy co będzie dalej. Nie wiem ile questów dodali, ale na razie na tego nie natrafiłem. Dobra, dialog automatyczny, gdy się tylko ruszymy. 2 strażników. Okej. No i musimy iść przed siebie, nie mam żadnego wyboru. Gadamy tutaj ze strażnikiem. Na moście. I przechodzimy dalej. Okej, jesteśmy teraz w tej świątyni, gdzie była wcześniej zamknięta na mapce eventowej. Tak, świątynią. I tak, dialog automatyczny, gdy się ruszymy. Tutaj gadamy z nimi wszystkimi, widać, naraz. Okej. I co tutaj dalej? Podejść do niego, okej. Czyli musimy pogadać z tym ziomem w takim razie. Okej, i lecimy dalej. I znowu dialog automatyczny. I co my tutaj mamy dalej? Niewolnica. Dobra, rozmawiamy z nią w takim razie. Jeżeli słyszycie moją myszkę, to wybaczcie, ale mam bliżej mikrofon, żeby mnie było lepiej słychać. Dobra, dostaliśmy tutaj notatkę na temat dworu. Dworów, tak. Musimy się zdrzemnąć, mamy tutaj łóżko, więc podchodzimy do niego od razu. Idziemy w kimę. Dobra, tajemnicza istota. Dialog automatyczny, gdy się poruszymy. Jesteśmy z powrotem, znowu dialog automatyczny. I dostaliśmy deda w takim razie. Dobra. I teraz tutaj dialog znowu automatyczny jest. Gadamy tutaj z kapitanem. I tutaj mamy nagrodę, już możemy wybrać. Nagroda zawiera punkty doświadczenia. I kończymy questa. I znowu, żem dostał deda, tutaj widzę. Okej. Czyli spoko jest. Nie wiem, co żem dostał nawet. Ale coś na pewno. Na pewno walutę żem dostał. I chyba tyle. Dobra, to byłoby chyba na tyle co do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeszcze wam pokażę, gdzie tego questa można zacząć. Ja go zacząłem tutaj. No niestety ja już go klikłem i mamy kolejnego questa, więc ja tutaj się z wami żegnam, biorę się za kolejne tutaj nagrywanie solucji, więc to byłoby na tyle. Gra z wami Kozak, trzymajcie się ciepło.